Good day for everybody and everywhere. Dzień dobry wszystkim i wszędzie. And here we are in Poland. This is our retreat. We are starting our retreat teaching. Jesteśmy teraz w Polsce, to jest nasz retreat, zaczynamy nauki. So in this program of retreat, then I told there is a teaching of the Guru Yoga, which is called the White A. W programie powiedziałem, że mamy nauki Guru Jogi Białego A. In general, which we have acting Guru Yoga in the Dzogchen teaching, we are applying always. Ogólnie w naukach Dzogchen zawsze stosujemy Ati Guru Yoga. So that is also White A. To też jest Guru Yoga Białego A. But when we are telling Guru Yoga of White A, then there is some invocations of the Guru Garbhodorje. Ale kiedy nazywamy to Guru Yogą Białego A, są inwokacje do Garbhodorje. And daily with this invocation, it is just a little different way. I kiedy dołączamy te inwokacje, jest troszeczkę inaczej. But more important is we should go in the essence of the Guru Yoga. Ale najważniejsze, żeby wejść w esencję Guru Yoga. Guru Yoga is very important for all teachings of the Vajrayana. Guru Yoga jest niezmiernie istotna we wszystkich naukach Vajrayany. We could understand Guru Yoga is very important for all teachings of the Buddhist tradition. Natomiast nie możemy powiedzieć, że Guru Yoga jest ważna we wszystkich naukach buddyjskich. Because buddhyjskich. The Buddhist teaching in general, we have also sutra. Bo w naukach buddyjskich mamy też sutry. Sutra means the teaching taught by Buddha Shakyamuni in physical aspect. A sutry to są nauki przekazane przez Buddha Shakyamuniego w fizycznym aspekcie. Buddha taught that teaching by his mouth and also his students, they listened with their ear. Buddha wygłosił te nauki własnymi ustami, a jego uczniowie wysłuchali ich swoimi uszami. So this kind of teaching is called teaching oral transmission. To się nazywa właśnie przekaz ustny. So this is the characteristic of the sutra teaching. Tym się cechują nauki sutr. When we say sutra, this name sutra is coming from Sanskrit language. To słowo sutra pochodzi z sanskrytu. In Tibetan, when we are translating that, in ancient good translators, when they translate it, it is called ndo. Starożytni, na tybetański dawniej tłumaczyło się to ndo. Ndo, it means a conclusion. Ndo oznaczało konkluzję. Any kind of event, teaching of the Buddha, then at the end, conclusion, then someone wrote it down and they gave a title, this is called the sutra. Podczas każdego wydarzenia, kiedy Buddha nauczał, na końcu sporządzono taką konkluzję. For example, Buddha, one day, Buddha went in Saranath, in example, and he gave a teaching. Pewnego razu Buddha udał się do Sarnat i tam wygłosił nauki. Later students, when they wrote down that teaching, that event, teaching of the Buddha, they did say the sutra of the Sarnat. Później uczniowie to spisali i to się nazywa sutrą z Sarnat. Or someone asked, request to Buddha, then sutra of the, this request of someone. Albo ktoś o coś prosił Buddę i wtedy to się nazywa sutrą. In a sutra there exist many different names. W sutrach jest wiele różnych nazw. But conclusion, sutra, it means Buddha taught orally. Ale ostatecznie sutra oznacza, że tego właśnie Buddha nauczał ustnie. In this teaching then there are also Mahayana and Hinayana, two vehicles. W ramach tych nauk jest też Mahayana i Hinayana, dwa pojazdy. Vehicle, it means a complete path. Pojazd to całkowita ścieżka. When we are saying vehicle, then we can start, we can do practice, we can have also realization that aspect. Jeśli mówimy pojazd, to oznacza, że możemy zacząć praktykować i mieć realizację tego aspektu. So Hinayana is also complete a path. Więc Hinayana jest też całkowitą ścieżką. Also Mahayana is complete path. Tak samo Mahayana jest całkowitą ścieżką. But both are sutra, teaching of the Buddha, more oral teaching. Oba należą do sutry, do nauk ustnych Buddy. Sutra teaching, oral teaching of the Buddha, what Buddha taught,
more in India, more diffused that period. That is then become Hinayana vehicle. To, czego nauczał ustnie Budda w tamtych czasach w Indiach, to się rozpowszechniło jako pojazd Hinayana. In the Mahayana vehicle then teaches not only in the earth, but Buddha taught also in different dimensions, just like dimension of the Deva and the Naga, etc. Natomiast naukę Mahayany Budda nauczał także w innych wymiarach, na przykład w wymiarach Devów. Later then, just like Mahasiddhas realized the being, then they introduced it in a human condition. A później Mahasiddowie, zrealizowane istoty, mogły to wprowadzić do wymiaru ludzi. Why it is called Mahayana and Hinayana? Dlaczego to się nazywa Mahayana i Hinayana? Hina, it means in Sanskrit minor. Hina w sanskrycie oznacza mniejszy. Maha, it means larger, bigger. Maha oznacza większy. Why it is called the minor? Dlaczego nazywa się mniejszy? Because when Buddha taught firstly in Saranati, his first teaching is which is called the Four Noble Truths. Kiedy Buddha pierwszy raz udzielił nauk, były to cztery szlachetne prawdy. Noble truths, firstly Buddha taught the noble truth of the knowledge of the suffering. Pierwsza szlachetna prawda odnosiła się do wiedzy o cierpieniu. Suffering is universal for all sentient beings, they have suffering. Cierpienie dotyczy wszystkich czujących istot. And no one likes to have suffering. I nikt nie lubi cierpieć. Even they don't like, but they are not knowing how should overcome. A nawet jeśli tego nie lubią, nie wiedzą, jak to przezwyciężyć. And the most people, they are thinking, and their idea is when there is a problem, then fighting with that. Większość ludzi sądzi, że jeśli jest jakiś problem, to trzeba z nim walczyć. The Buddha explained this is not solution for overcoming suffering. Buddha wyjaśnił, że to nie jest żadne rozwiązanie na przezwyciężenie. Because the suffering is in effect a fruit. Bo cierpienie jest dopiero owocem. You should discover with that there exists a cause. I dzięki temu możemy odkryć, że jest przyczyna. If you discover the cause, then you can modify, change, and you can do something. Jeśli odkryjecie przyczynę, wtedy można coś zmienić. If you are, we are struggling, then with suffering, we never can win. Jeśli będziemy walczyć z cierpieniem, nigdy nie wygramy. Buddha explained that in the Noble Truth, Four Noble Truths, very clear. Buddha bardzo dokładnie to wyjaśnił w Szlachetnych Prawdach. Even Buddha taught 2,500 years ago. Nawet jeśli Buddha nauczał 2,500 lat temu. But today still we are fighting with the problems. Dzisiaj nadal zmagamy się z naszymi problemami. We are not going in a course. I nie dochodzimy do tej przyczyny. For example, if there is a problem in a country and in a nation, then we say, oh, we should do a revolution. Jeśli jakiś kraj ma swoje problemy, to mówimy, o, trzeba zrobić rewolucję. What it means revolution? Revolution, it means we are changing, we are killing half of the citizens. Jak wygląda taka rewolucja? Okazuje się, że wybijamy połowę populacji mieszkańców. Which is the conclusion? Nothing. I jaka jest konkluzja? Not change anything. Nic się nie zmienia. Buddha taught that, but still, after so many years, still we are applying that way. Buddha nauczał tego, a jednak po tylu latach nadal w ten sposób się zachowujemy. So then Buddha explained the second noble truth, which is the cause. Potem Buddha wyjaśnił drugą szlachetną prawdę, przyczynę. When we are knowing which is the cause, of course then there are many things to do. For eliminating, for changing, modifying. Jeśli znamy przyczynę, to można wiele rzeczy zrobić, zmienić, przekształcić, usunąć. So then explains that second noble truth. To wyjaśnia druga szlachetna prawda. So you should go in the essence, even you are learning four noble truths. Trzeba wejść w istotę nawet tych szlachetnych prawd. Sometimes there is so many books of the Buddhist books which is explaining four noble truths. Jest tyle książek buddyjskich, które wyjaśniają te cztery szlachetne prawdy. But most of these books, many intellectuals were and most ordinary people couldn't understand what is the essence is speaking. Ale przeważnie w intelektualny sposób i zwykli ludzie nie rozumieją, o co tam chodzi tak naprawdę. If we are not knowing which is the essence, there is no benefit. Jeśli nie rozumiemy istoty tego, to nie ma z tego żadnego pożytku. So it is the very symbol Buddha explained. First is suffering, universal. Suffering no one likes to have.
For overcoming, we should do research with this, which is the cause. To jest bardzo proste. Najpierw jest to cierpienie, a potem Buddha mówił, żebyśmy poszukali przyczyny tego cierpienia, żeby zwyciężyć. When we discover which is the cause, we can do then change and modify and limit it somehow. A jeśli odkryjemy tą przyczynę, możemy zmienić, przekształcić, jakoś ograniczyć. In this case, then developed particularly just like Hinayana teaching. W ten sposób rozwijały się właśnie na przykład nauki. For example, we are knowing we don't commit creating negative actions. Na przykład wiemy, że nie powinniśmy popełniać negatywnych czynów. In this case, for everybody, we have our body, speech, mind, three existence. Wszyscy mamy ciało, mowę, umysł, trzy wymiary. Then we should do control that. I powinniśmy je jakoś kontrolować. And many people they have no sufficient capacity to control by themselves. Wielu ludzi nie jest w stanie samych siebie kontrolować. In this case, then what we do if we have no sufficient capacity? Co wtedy można zrobić, jeśli nie mamy dość zdolności? We receive a vow. Przyjmujemy ślubowanie. After we receive a vow, there is a rule. Jeśli przyjmujemy ślubowanie, mamy regułę. You couldn't do after receive this vow with body, you couldn't do this with voice or energy level, you couldn't do this thing with mind, you couldn't do this. There is a rule. Mamy reguły, zasady, że ciałem nie możemy robić tego, energią, mową tego, umysłem tego. And based with this kind of rule is the tradition of the Hinayana. I właśnie tradycja Hinayany opiera się na tych regułach. And particularly Hinayana is going very much in a words, how explained everything. Hinayana polega bardzo na słowach, wszystko jest tam wyjaśnione. Also they are discussing between them very strongly different practitioners. Tam też różni praktykujący ze sobą dyskutują na różne. For example, when Buddha manifested the date that is called the Paranirvana. Kiedy Buddha zamanifestował śmierć, czyli Paranirvana. Before Buddha manifested Paranirvana, there is no any traditions schools of the Buddhists. Zanim Buddha odszedł w Paranirvana, nie było żadnych szkół buddyjskich. Only teaching of the Buddha. Jedynie nauki Buddy. Teaching of Buddha is the Buddha explained. Substitute of Sanduma, Chidushita, Chichi, Kovinya. That means very deep and beyond any kind of concepts. Buddha powiedział, że te nauki są bardzo głębokie i poza wszelkimi koncepcjami. And it's a natural luminosity. Mają swoją naturalną świetlistość. It is not something aggregated. To nie jest coś stworzonego, zbudowanego. That is the explanation how is our real nature. To jest wyjaśnienie naszej prawdziwej natury. I discovered something precious teaching just like nature. Odkryłem nauki tak cenne jak nektar. But when I am going to explain, nobody can understand. Ale kiedy będę to wyjaśniał, nikt nie zrozumie. Now I am meditating and I am being in that state. Jestem teraz w tym stanie. Buddha that way and then remaining in contemplation. Buddha to powiedział i pozostało w kontemplacji. So Buddha is also communicating the teaching that directly or indirectly. Więc Buddha przekazywał nauki pośrednio i bezpośrednio. So for that reason there did not exist any school in the traditions. Dlatego wtedy nie istniały żadne szkoły i tradycje. But when Buddha manifested Paranirvana death. Ale kiedy Buddha przejawił śmierć Paranirvana. Immediately Hinayana, these followers all become 18 different kinds of schools. Od razu jego wyznawcy podzielili się na 18 różnych szkół. You see, today there is Hinayana everywhere. They are saying Theravada. Dzisiaj tam, gdzie jest Hinayana, mówi się, że jest Theravada. Many Westerners today say, oh, we must call Theravada. We must not call Hinayana, otherwise they offend. Wielu ludzi na Zachodzie twierdzi, że trzeba ich nazywać Theravadą, a nie Hinayaną, bo inaczej to ich obraża. Why? Because Hinayana it means minor. Dlatego, że Hinayana oznacza mniejszy. Then they are thinking, oh, this is not good when you are calling minor. I sądzą, że to niedobrze nazywać mniejszy. And they are thinking, oh, it is a good way we are calling Theravada. I sądzą, że lepiej nazywać Theravadą. But Theravada is one of the 18 schools. Ale Theravada to była jedna z tych 18 schools. How you can say all Hinayana Theravada? Jak można powiedzieć, że cała Hinayana to Theravada?
For doing that, then Theravada should do a kind of revolution in Buddhism. Theravada musiałby przeprowadzić rewolucję, żeby tak było. Not exist this kind. Nie ma czegoś takiego. So it is very important. For example, in Tibet we have also teaching of the Hinayana. W Tybecie też mamy nauki Hinayany. Tradition of the monks and the nuns, that they are following that Hinayana system. Mnisi i mniszki podążają właśnie systemem Hinayany. But this is not Theravada. This is called Jitanjayopamao, another current of the 18th. To nie jest Theravada, to jest inna z 18 szkół. That is the example. Hinayana, why it is called minor? Because it controls the body and the speech and the mind of everybody when received the vow. Dlaczego Hinayana nazywa się mniejszym? Bo się kontroluje ciało, mowę i umysł poprzez ślubowania. You couldn't go beyond that until you will to die. Nie można wyjść poza te ślubowania aż do śmierci. Because you took this vow. Ponieważ się je przyjęło. So this is the reason why it is called Hinayana, minor. Dlatego nazywa się to Hinayana, mniejszym. Mahayana is called larger, larger. Why? Because the Mahayana principle is the intention. Mahayana uważa się, że to jest większy pojazd, ponieważ opiera się na intencji. Even Mahayana practitioners sometimes they are then taking vow. Ale praktykujący Mahayana też czasem przyjmują ślubowanie. But if they take vow, vow is always related with Hinayana system. Ale jeśli przyjmują ślubowania, to jest to zawsze związane z systemem Hinayana. Even you have vow, but when you are knowing with your intention, if there is something you can do better, if you are breaking that rule. Nawet jeśli masz ślubowanie, ale swoją intencją rozumiesz, że będzie lepiej, jeśli złamiesz to ślubowanie. In Mahayana there is no problem. You can break that rule. There is no problem because Mahayana is higher. W Mahayanie nie ma z tym problemu, można złamać to ślubowanie, bo to jest wyższe. Because the root of the all also negative actions is related with the intention. Bo korzeń wszystkich negatywnych działań też się wiąże z intencją. For example, if you want to produce a negative karma, jeśli chcesz wyprodukować negatywną karmę, which can produce a fruit for something negative, i potem powstanie negatywny owoc. There is three reasons. To są trzy powody. Three arguments you must understand. Trzy aspekty, które trzeba zrozumieć. For producing a negative karma potentiality. Żeby powstał potencjał tej negatywnej karmy. Number one is intention. Przede wszystkim intencja. First you need to have intention. Najpierw musisz mieć intencję. Or good or bad, anything karma for producing. Dobrą czy złą, stosownie do. After then you are acting that directly or indirectly. Potem wykonujesz działanie pośrednio lub bezpośrednio. When you are succeed to apply that, or someone did for you and you are satisfied, that moment they perfected your negative karma. I jeśli uda ci się to osiągnąć, albo ktoś to za ciebie zrobił, jesteś zadowolony, to wtedy jest ta twoja negatywna karma doskonała. If you have only intention, but you are not applying, you are not satisfied, it is not becoming potentiality of the negative karma. Jeśli masz tylko intencję, ale tego nie zrobisz, nie jesteś zadowolony, to jeszcze nie jest potencjał negatywny. It is called in Tibetan, for example, we say dhiba. Dhiba, it means obstacles. Po tybetańsku nazywa się to dhipa, czyli przeszkoda. Of course, obstacle is not good. Oczywiście przeszkoda nie jest czymś dobrym. If you are accumulating many obstacles, thicker and then you have no more clarity. Jeśli zbierasz wiele przeszkód, to potem nie masz przejrzystości. And when you are accumulating many, then it is becoming just like negative karma potentiality. Jeśli wiele tego zbierzesz, to potem staje się to tak jak potencjalność negatywnej karmy.